Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Conan Exiles i ze mną jest Diabeł! Halo, halo, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, żeby doprecyzować, to jest Wojownicza Księżniczka Diabeł. Wojownicza Księżniczka Diabeł. Tak, pamiętasz Ksenę? No była Ksena, ona była że droga, ja jestem tania. Aha, dobra, dzisiaj pokażemy wam naszą bazę, w sumie już przyspoilerowaliśmy trochę. No to od tyłu no, zaczniemy. XD. Mamy tu niewolników dwóch, znaczy dwa tak? koła do kręcania. Dwa koła niewolnicze. Tu się robi jeden niewolnik i to jest pan Zingariański Wojownik 3. Poziom trzeci, to jest bardzo dobry wojownik. Trzeci. Dlatego tak. Się robi już 7 godzin, jeszcze się nie zrobił. A tu jest pani Hyboryjski Grabarz 1, ale to jest laska, nie pan, tylko pani. Tylko, że tak, tu dokładnie. Nie zmienia tego skina. Jak Grabarz? Garbarz, nie Grabarz. Garbarz, nie Grabarz, ale Grabarz bym wziął. Grabarz no. 1. I nasz trzeci niewolnik, to już z przodu, który już się przejął. Najlepszy. To jest tam ziomek na górze, widzicie go? Stanowisko strzeleckie, bardzo fajny. Czy możemy zademonstrować od razu. Piotrek. Co? Miałem z głodu. Aha, to ja polecę po jakiegoś potworka, zagruję. Fox. Niech nasz wojownik go przytrzepie. Halo, potworki, są w tym lesie jakieś bestie? Ja potrzebuję jedzenia, ojeju. No średnio tutaj z bestiami. Mam jakiegoś wieśniaka. Halo, wieśniaku, chodź. Zeżle kleik naszym tym. Typie. Musiałem go mieczem smyrnąć po plecach, żeby na mnie zwrócił uwagę. Nie pykło? No, pykło, pykło. A jak stałem za nim, to nic nie mówił. Biegnie. No, taki średni jest, wiesz? No. Ty, no, czuję powietrze. Czy on się zatrzymał? Opróbuję cię bić. O, idzie. A. Patrz. Chodź, ziom. Bo muszę pokazać, jak łucznik działa. Łuczniku! Atakuj! Strzelaj! Strzelaj! Halo? No! Problemy techniczne mamy. Weź go przestaw może. Dobra. No więc niewolnicy czasami się blokują. Czasami strzelają w niebo. Teraz tak mieliśmy, że strzelał właśnie w niebo i w sumie nikogo nie trafiał, ale strzelał i można było zginąć od tej strzały, która upadała z nieba. Także strzały są dobre. Jak tam, Piotrek, się bawisz? No dobra. Wcześniej działało. Na potwory atakował. Może on na niewolników innych nie chce atakować. Tylko w potwory strzela. Co? Zaraz się przekonamy. Ty! O, zjechał sobie, ale nie. Trochę tak. On chyba jednak nie atakuje niewolników, wiesz? Może tak być. Zamuriański to jest, ale to nie jest taka sama rasa, to jest inna rasa. Nie, to jest inna rasa. Ty, ale w potwory strzelał, to może jest taka zależność. No, chyba jest zależność. Albo mnie ty, musi no zaatakować, strzela. A weź, niech mnie zaatakuje. No, dam się uderzyć. A, bo ty się zaciąłeś. Aha! Bo on nie jest agresywny teoretycznie. Może uderzysz mnie jednak. Halo. Ale mam wyrupione. Poczekaj, uśpię go. No, uśpij go w sumie. Zawsze to kolejny niewolnik będzie związany. Jakie wigilowy? Patrz, no patrz! I to jest wygnaniec, czyli on w ogóle do niczego się nie nadaje. To ani nie jest wojownik, ani nie, nic. Nie, no jest fighter. Masz na dole. A, jest fighter. No, dobrze mówisz. No to go uśpi. Poszedł spać? Nie, nie zrobił. Nie żyje. No, niestety. W każdym razie, no, do potworu strzelał to na pewno. Widocznie do niewolników tak średnio chce strzelać. No, czekaj, że coś nie działa. Ale ten niewolnik też był zacięty, bo on mnie nie atakował, więc teoretycznie nie był agresywny. Może dlatego stwierdził, o, nie atakował. Może się po prostu się zbugował. No, i no. Wezmę jakiegoś potworka. Ten mały był najlepszy, bo jego to strzelał od razu. Tego szczura. O, jest gruby. Do grubego też strzelał. O, dawaj grubego. O, mam małego. Dwóch nawet. Oj, dwóch małych grubego. Mam. Halo, chodźcie. Chodźcie, dwa małe. To najlepsze ziomki on są. Do grubego strzelam na 100%. Bo trzy potwory ściągniemy pod dom w sumie. No. A to powybijamy. My jesteśmy nieźli w tym całym kurde, teleportował się gruby. Strzelaj do grubego. Strzela? Nie. Czekaj, coś się sali. O, strzela. Jest, widzę, że napina. Strzela! Ty, no i on ma się bardzo mega duży zasięg. Zabijemy. A u mnie normalnie biega. Bo mnie się teleportują wszystkie mopki, stary, dookoła. Aha, masz lagi jakieś małe chyba. No właśnie. Ja sobie chodzę nawet na spacerku. O, już nie mogę na spacerku. No ale zabił go! Zabił dużego! Ale ja, jakie on ma damage! Dwa strzały plus moje jedno uderzenie i koleś leży. A wiesz co zauważyłem? No. Popatrz tam gdzie ja. Na górę. Patrz co tam jest. No. Tam gdzie ja. Widzisz na górę? O! No. Mamy wieżę, Jakub. Ciekawe, czy tam się da wejść. Może to jest jakieś super epickie miejsce mocy. No, w każdym razie łucznik działa, ale tak zgodnie ze swoim humorem i samopoczuciem. Prawda. Pokażemy wam środek naszej bazy. Ładniutkie. O, let's go. Patrzcie. Tutaj diabeł robi zbroję, bo to jest stanowisko tego armorera, czyli ziomka od zbroi. Tutaj wypalamy sobie metal.
To jest wielki piec, można też cegły wypalać. Tu są skrzynki trzy, bardzo małe, ale są. Tu jest łóżko diabeła pod schodami, on jest chary. A ja też mieszkam pod schodami. Ja jestem Potter także... i mam pod drugimi schodami łóżko. No i widzisz gitarę. Tu jest dziura taka, można sobie spojrzeć na dół, fajnie, fajnie. No i tu się wychodzi na górę, cały dach jest nasz. Tu łóżko Pottera. Tak. Darfarczyjski łucznik stoi tutaj sobie na górze. Darfarczyjski, od Darfa. Darfarczyjski, no bardzo dużo raz jest tych niewolników, strasznie dużo. Co jeden to lepszy. Dobra, to jaki jest plan na teraz? Nie wiem. Znaczy zobaczmy ile się przerobił ten. A, właśnie. Bo może się tam dwóch kolejnych niewolników się przejmuje. Jedna babka to jest od skór, a drugi to wojownik. Tak, tak. Babka to od jeszcze skór, tak średnio. Pewnie z 3 godziny jeszcze tam mu zostało. No, ten to jest hardkorowy, on jest przemocny. Nie, no myślę, że tak, ten to jeszcze godzinka i będzie zrobiony. Pewnie tak, pewnie jeszcze dzisiaj go przejmiemy. Garbarz. Ale mimo wszystko. Zepsuty kleik. O, kleik się popsuł. No, szkoda. To wiesz co, ja bym proponował zobaczyć tą właśnie wieżę, co tam mamy. Dobra, tylko ja muszę jest. Sobie zrobić jakiś mieczyk, wiesz? Może się będzie dało wejść. Też nie przypuszczam, ale warto sprawdzić. A czy my kleik też możemy jeść? Tak, ale on mało co daje. Aha. Przydałoby się nabyć jakieś mięso, bo nie mam w ogóle mięsa. Właśnie, też tak patrzę. Znaczy, coś mi wypadło z tych szczurołapów. No to wrzucaj, syfiarzy. Jak się przytopiało od razu. No, wrzucam. Wiesz, ale mam też takich rzeczy do dropnięcia troszeczkę. To dropne. Co tu robi twoja zbroja, Piotr? Lekka przepaska? Albo ona się zepsuła. Reaper. Proszę moja bardzo. Zbroja? Co robi twoja zbroja w ognisku? Właśnie ją zgubiłem przed chwilą. Wezmę ją sobie. No nieźle, Piotr. Nieźle. Właśnie ją wrzuciłem niechcąc jakoś. Muszę ją naprawić. Dobra, mi jest sznurek potrzebnej patyki. Fajne jest to, że ja mimo tego, że nie mam nauki w zbroję, to mogę ją naprawić. Możesz je naprawić, no. To jest spoko. I możesz mi łuk zrobić. Ile tam jest do łuku potrzebne, bo... Łuku w ogóle nie masz? No przecież 13 skór. Ja mam 11 skór, więc 2 skóry i 13 sznurków. To są w armor z benchu. Sznurki. Dobra. Sznurki już zbieram. Skóry, sznurki. No to jeszcze 6 sznurków tylko. O, czapki zrobiłeś. Jak miło. No zrobiłem. To ja sobie założę czapkę. Diabeł robi coraz więcej pancerzy. Będziemy dopakowańszy kiedyś. No i pamiętaj, nie długo, że mogli strzały. Robić te stalowe. No. Strzały też trzeba ogarnąć. Ja już sznurki ogarniam. Gdzie kości wrzucaliśmy? Wrzucaliśmy gdzieś? A nie mamy jeszcze tego. No tak, gdzieś do ołtarza się wrzucało, teraz nie ma ołtarza. Ta. Co tu jeszcze można wrzucić? Te listy wrzucę wszystkie, bo ja już... Ja mam 8 kości przy sobie, jak chcesz. No ja też mam, właśnie wyrzucam. Aha. Wrzuciłem je do skrzynki. Właśnie zastanawiałem się, gdzie je składować, żeby było dobrze, nie? Ale póki co to nie ma takiego miejsca, w którym korzystamy z kości, chyba. Patyki, jest nam na potęgę patyku potrzebne do strzału, nie? No. Ja jak zwykle mam kupę patyków, 83, także zbierz tylko kamienie i będzie git. Dobra. Paro. Patyków też trochę zebrałem. Ile masz patyków? 80. Łem, to się i zbieramy. W domu chyba mam ze setkę jeszcze, wiesz? I to jest na 80 strzał, no to nam wystarczy zdecydowanie, nawet na dwóch by nam starczyło. Dobra, mam 21, 23 patyki. No 30 patyków zbiorę. Nie, już nie zbieraj patyków. 25, to... Był kamienie. To wiesz, za dużo. No i sznurki, nie? Na łuk. Ciekawe, czy tam się da wejść. Jakby się okazało, że tam jest jakieś miejsce mocy super i itemy i wypas, to ohohoho. Wydaje mi się, że się nie da, wiesz? Też mi się tak wydaje, że to jest taki o punkt widokowy. Czy coś tam. Dobra, tworzy strzały. 20 strzał leci w kolejce. Na już kamek zbieram. A sznurki masz na łuk? Tak. No to dawaj te sznurki, to ja zrobię łuk od razu. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Hej, halo! Hej, halo! Halo! Prawo! Hej, halo! O, cześć. Tak, słyszałem gdzieś kamienie zepsute tutaj. Ile sznurków narobił? 13 miał być, nie 26. Trochę za dużo, ale dobra. Nie będzie. Kamieni też już sporo. Może 200. No to git. To już starczy. Tak, a ile ty masz? No to ja już zrobiłem sobie dużo, a tobie też zrobię. To będziemy miał 40 strzał z 200. Okay. To akurat, że nie zapchać ekwipunku, nie? Dobra, 40 się robi. Dobra, to idziemy. Łuk się robi, strzały się robią, możemy powoli iść. A, ten! Mi jest potrzebne 5, 10 sznurka i 5 gałęzi. Na co? Przecież chcę na miecz, przecież nic nie mam. Łojenny, to ja ci sznurek oddam. Trzymaj sznurka. Dobra. Sznurek. I umieram z głodu. A, no to fajnie, fajnie. Super. Tu jest sznurek. A ja idę po jedzenie. Bukakę muszę załatwić, ja też idę po jedzenie. Bukłakę! Bukłakę, no tak, bo to... Ojej, tego jedzenia to za wiele nie ma. To biorę 4 sztuki i resztę ci zostawiam.
Siut. Dzięki. Okej. Okay. Piekane, pieczyste. To mieczyk i jazda. Huch, no to się najadłem i koniec. No właśnie. Trzeba będzie złapać coś po drodze. Nie masz robali jakiś? To się znajdzie. Dobra, to się miecz zrobi po drodze, ja idę po tarczy, sobie wyjmę. Mhm. To ja lecę tam w stronę tej góry. Tam, gdzie zbierałeś kamienie. Dobra. I zobaczymy, czy jest wejście na górę. Może nie. Byłoby fajnie. A tam bardzo jakiś, fajnie. Wiesz, super wypasiony miecz ognia 3x10. Było 3x10. W ogóle jest ta wioska niby, ale teraz jesteśmy za słabi, żeby się tam pójść. No, dużo jest wiosek dookoła. Już 3 wioski odkryliśmy dookoła i wszystkie próbowaliśmy rajdować. W każdej jednej chyba zginął diabeł, nie? Tak. Hmm. Przynajmniej 2 razy. To jest jego styl. Tak. Nie, no jest przejście górą. Wiesz? Będę czekał jest? Tutaj. Jest przejście górą jakieś, tylko trzeba na tą górę jakoś wejść. Tam się wchodzi. Dobra, mam plan. Mam plan. Jestem tutaj dalej w dobra, jak chcesz, będziesz mi Piotruś bukłakę pożyczał. Przy kamieniach. Dobra, spoko. Nabij się do pełna i chodź. Tam w kamienie i dalej wzdłuż skały. Lecisz? No o, widzę cię, chodź. Come on, widzisz mnie? To idziemy tak. Tam. Na górę. Bo a nie tu prawo? Jest taki... Nie, bo tu jest taki most na górę. Ale trzeba wejść na ten most tutaj po lewej. Co mi się wydaje, że będziemy się napierdzielać na górze ostro. No, może tak być, ale mamy łuki, więc wiesz. Będziemy napierdzielać. Kto ma, to ma. Nie dałeś mi. Chodź ci tam łuk. O, słońce zachodzi. O nie, muszę zrobić ranek. Nie ma opcji, żebym nie zrobił. Okej, okay. Jeszcze strzały by się przydały. No, masz. Pyk. Oh, nice. Dobra. Przeładuję tylko łuk. Myślę, że się będzie dało tam wejść. Dawaj. Tu dookoła i tam powinno być przejście. Jak tam nie ma przejścia, to znaczy, że to jest tylko punkt widokowy. Też mi się wydaje, że to jest punkt widokowy, bo to przecież patrz stary, tu od pustyni nie ma nic. No, ale to jest na tej wysokości, co teraz się znajdujemy, tylko żeby nas skały puściły i tak? Tak. Czy na tej wysokości jest ten most, w sensie. Może z tej strony będzie jakoś. Kurde, tu już schodzimy w dół, to lipa. No, tak myślałem, też wejścia nie ma. O, wielki smutek, wielki żal. Może gdzieś tam jest to przejście, tylko kurde, trzeba by się bardzo postarać. Z jakiejś strony. Na jetpacku lecieć. Widzisz, tu jest wejście. Nie, tam dalej się chyba nawet nie ma drogi żadnej. Szkoda. Szkoda. Bardzo smutek. O, jakiś wysol. Gdzie wysol? Tutaj. O, jest. Też spociłem. A ten mały. To no. Chciałem być kolesia. Będzie mięso. Będzie mięso i skóry. Dobra. Możemy zwiedzić tutaj dalej, co się dzieje, nie? No już, czekaj. Mam jakąś zwiechę. Sponio. Znowu? Sam jak się ten teren ładuje, to się tak ścina. A mi tu kula. Nie wiem, co się dzieje u mnie. Bez lipy. Gdzieś ty poszedł? No prosto. Tak ty szedłeś na zwierzchce. Tu. O, widzę cię. Tutaj gdzieś powinny być te... Obozy ziomków. Chyba stąd możemy skoczyć bez problemu, nie? No, wydaje mi się. Threshold damage chyba jeszcze nie jest dodany w ogóle. Jest dodany. Tak? Jest lekki. No. Bardzo wysoko chyba jest. Z takiej wysokości no już powinno coś nam się stać. No chyba tak. Co trochę. Z 10 metrów to jest. A tu nic. Nic za nic. Mało 10 metrów, gościu. I są potwory. Widzę. To jest ten most. Może mnie strzaskać. Tak, no jest kolejny most, ta. Taki skalny. Skalny mostek ninja. No dobra, chodź tu łysy. 2 strzały i... Ło, trzasnął. Ty masz w siłę chyba doładowane, nie? No. No, ja mam w celność. Ile mam siłę? 6. Raz, 9. Gościu, patrz, to jestem taki pyrkosz, że ja go biorę na pyrę, patrz. Weź. Zabiłem go z łuku. Zostaw mi go. Co? Co on mnie bije? Tego z pięści masakrujesz? Ty go powali. No 2 strzały z pięści biorę, czy 3. Aha, to fajnie. Ja tego typa na 5 strzał z łuku chyba zabiłem. Jest coraz lepiej z tym łukiem. No i tak się zwiedza krainy właśnie. Wybija się żyjątka. Co? O!
Ty, no, podniesiesz dzisiaj jakąś rzecz w rękę? Dziękuję bardzo. A, ten mały pada na dwie strzały. To już w ogóle. Cacy turbo. Który mały? Ten mały, ten, taki. Pierdek. Ja, taki krasnal. O, patyki. Ciekawy jestem, na ile ja go wezmę z miecza, bo aż jestem ciekawy. Chyba też na dwa razy. Pewnie tak, po staremu, nie? Znaczy, on normalnie na trzy pada, ale teraz wiesz, z moim strężem. A, tutaj co jest? Fajnie to wygląda. Co? Jakieś wejście. No tutaj. Na górę. Może coś ciekawego tu odkryjemy. Może tak, może nie. Pewnie nie. Kto to wie? Kto to wie? Nie, jednak w lewo się nie pójdzie. No tak, słabo. O, tam jest wioska. Stamtąd ukradliśmy tego łucznika, nie? Strzelacza, no. Tak, to właśnie jest jego rodzinna wioska. Ty, ale patrz, tu pod spodem jest jakiś inny gość z innej wioski. Widzisz, o, dawaj go, jedziemy, no. Zobaczymy, co to za typo. A może strzelę do niego ją przyjdzie. Nie, no, przez wodę nie przejdzie. A, no tak, przecież oni są pośledzani ruchowo podwodnie. E, ziomek? Co on ma? To jest wojownik. Ty, ale jaki fajny. Ale jaki? Zingariański czy? Cymeryjski. No, to ja to liczę. Mocny. A, swoje przeżył. No. Swoje kamienie. Przeżył. Tu jest ta wioska, a pod wioską coś się dzieje ciekawego? Nie, raczej nie. Możemy iść do wioski zobaczyć. Tak? Ale wiesz, że tam są te nosorożce, hieny i wszystko? No wiem. No, trochę hardkorowo. Go, mam strzały. W sumie wbijamy sobie levelki. Go, levelki! No i tak to się chodzi właśnie po serwerze. Fajne to jest to, że właśnie są takie miejsca, gdzie można sobie poatakować, pobijać level, jakiś loot zebrać. To jest spoko. My głównie kradniemy metal z innych wiosek. Tak. Jeżdżamy najlepiej na wioski. Na to wychodzi. Nie musimy znaczy, chodzić w górę. Krzyżkowi najlepiej wychodzi. Ja padam często. No w góry nie musimy chodzić, zbierać tam, kopać, tylko okradamy innych i jest spokojnie. Oczywiście nie graczy, to są NPC. No tak. Boskiej wioski nie ruszamy, nie martwcie się. Czy wioski, no chołpy. Wioski, chołpy. Chołpy, no boskie. Nasza to też jest chołpa w sumie, o! Tylko jedna. O. Nie, no. Nie tak. Beznadziejnie się strzela z trzeciej osoby. Czym ja oberwałem? Wow, za co? Nami! Wow, let go! Widzę! Wow, ledwo przeżyłem. O, tu jeszcze jedna. O nie! Biorę je na klatę! Nie bierzesz! Bo jedna jest za mną! Już nie! Wow, jaki fart! Ja ledwo żyję, człowieku! Właśnie dlatego hieny są przerąbane. Bo one wam dają te... krwawienie? No, nosorożec! No, nosorożec też w ogóle. Nie, ja bym tam nie szedł, wiesz? Idziemy, Piotrek, dawaj. Ja ledwo żyję, człowieku! No zaraz się uleczysz. Ledwo żyję. Najpierw się muszę uleczyć w takim razie. Duży za nami, a ty rozwścieczyłeś dużego przed nami. No to... że tak powiem, pomogę ci z łukiem. Jeden biegnie do mnie. Od jednego dostanę tyle, to się boję, że hieny struje. No padnij, padnij. No przestań się bugować, lagować w ogóle. Czemu ty latasz? Dawaj go z łuku jak lata. Padł. Masakra, ja jestem takie lagi. Sponiewierany. To jest kosmos. Człowieku! A, królik. Mięso! Królik? No. Oj, rozsądnożca, chodź nie na ten, na skałę i będziemy rozsądnożca. Nie mogę trafić królika. Poczekaj, niech mi się odnowi zdrowie. A bo on tam na górze jest. No, na naszą ulubioną skałę i gołnoso. Nie jest taki mocny, jak się z łuku strzela, ale ma pierdzielnięcie, jak już trafia kogoś. No strzeliłem w niego i mnie obsrał. O nie, jednak go tam nie było. Między rogi. Czekam na skały. Ale nagle mi się teleportował, wiesz? Rozumiem. O. Chyba ci się nie udało wskoczyć. Chyba nie. Dobra, agruję go. Oberwał, ale się drze. Jestem ciekaw, czy ja go trafiam? Trafiałeś na pewno, bo szybko padł. Może dostaniemy głowę nosorożca, ale bym chciał! Ile mięsa nie. Dostałem i grubej skóry. Nie ma. Na polowanie się udało, powiem ci. Strzały? Dużo masz strzał? Jeszcze ja to mam 13. Ja 34. No to ja muszę coś zrobić. Spoko, ja się ogarnę. Dobra. Mam wszystko, tylko nie mam kamieni. Patyczki są. To jakieś pająki były wcześniej, nie? Mhm, był jeden. Cała jedna sztuczka była wcześniej. A teraz to może... Hieny! Ło, gdzie? Chowaj się. A, tu jesteś. Jedna hiena.
Dwie jeszcze jedna jest z tyłu. Easy. Halo, a druga jest jeszcze jedna. Już agruje. Pyk, załatwiona. Działamy, kurde. No i tutaj już mamy czystą drogę. Po drodze tylko lejanie. Lejanie, kozy. Lejanie i takie tam, to nic jest. O, kamyczki można zbierać z podłogi, fajnie. Kiena! Widzę. Dobra. Nice. Jednak z mieczem w ręku będę szedł, nie z łukiem. Te hieny tak mają, że... Czyż lubią atakować szybko, no. No. Nie wiadomo kiedy. Dobra, tu będzie jakiś typo zaraz, nie? Ci w masce kozacy. Nie, no jeszcze chwilę, oni byli dalej. No już widać zabudowanie, nie? O, są tutaj. Szybki stylo. To nie jest jakaś mega duża wioska w sumie. W sumie moglibyśmy ich zrajdować porządnie. Nie wiem, kiedy ona się kończy. Ostatnio nie sprawdziliśmy za dobrze tego. Ja bym sobie naprawił rzeczy. Właśnie, czy ktoś tutaj już był? Czemu jest pusto? Ale faza, może zwierzęta ich zaatakowały. Może. Ej, no centralnie nikogo nie ma, idziemy po skarby. Przynajmniej tutaj, dalej. Najwyżej będziemy skakać. Dobra. Jakby się okazało, że się zrespią nagle wszyscy naraz. Ej, jest pusto. Ty no puściutko. Ale faza, może poszli na polowanie. Jołtarz mają ten nasz. O. O, skarby. Skrzynia z łbami, kości. Ale nie da się nic zrobić na tym ołtarzu. No. Da się go rozwalić. Ja no nie będziemy im rozwalać ołtarza. To jest nasz Bóg. Ten sam. No to jakie skrzynki otwierałeś? No, otwierałem. Więcej skrzynek nie widzę. Nie, to lipa ta wioska jest taka. A z tej strony no, 2 na 10. A z tej strony jest woda już. Ciekawe, czemu ich nie ma. Ale jaja. Może się tupić nosorożcem. Przegrali tą bitwę. Może dlatego nagle nosorożec szybko padł. No, właśnie. Mogło tak być. Tu jest o tyle fajnie. Ale nie, to by za daleko chyba raczej, wiesz? Nie wiem. Może wcześniej tu było, a później sobie poszedł, nie? No bo to dziwne. Ostatnio jak byliśmy, to było kupę ludzi, a teraz nie ma nikogo. To jest fajne, że tu naturalnie ze sobą walczą różne jednostki. Wieśniacy ze zwierzętami, zwierzęta ze zwierzętami. Wieśniaki z wieśniakami. No, wieśniaki z wieśniakami. O, strój! Trusiek! Aż dla onek spadaje. A, dzięki Piotrek. Nie ma problemu. A on pije w ogóle. Ty on poleciał u mnie w niebo. On nie pije. Jak on mnie tłucze! Zabije mnie! Dawaj go! Już! Wow! Już! Normalnie struś by mnie zabił! Kto by pomyślał, że struś się takie mocne! Ja pierdziele, nie dziwię się, że spa. No. Dobra, go home chyba, wiesz? No. Mówisz? Dawaj. Psz, o kurde. No i zaatakował, no. No musiał to zrobić. No oczywiście, że tak. Free expa mina. Więc zrobiliśmy rajd na wioskę, okazało się, że wioski w ogóle nie ma, ludzie się wyprowadzili, ale mamy luty, w sensie kości dostaliśmy, super lut. No i to chyba będzie no tyle mięso, na dzisiaj, nie? Mięso jeszcze. O, mięso, tak, ze zwierząt. No, to będzie chyba tyle, także możemy się żegnać, my sobie będziemy wracać. Uuu, za tobą! Co? Ujen! Co to było? Wieśniak! Wieśniak mnie goni! Agrujesz go? Tak. Już jest na ciebie? Nie wiem, chyba nie. Dobra. Tak średnio chce do mnie podejść. On wiesz? Do mnie tylko. Wow, ale dostał lepę. Jak go wykręciło. Pa. Skubaniec. Wojownik. No i gitara. To bym nie skakał. No i to tyle. No, dobra, koniec odcinka. Trzymajcie się. Hej, cześć. Do następnego.